Cześć moi drodzy, witam was w Stern Bukowinie w krótkim vlogu, który dla was teraz zrealizuję, który będzie uzupełnieniem mojego vloga narciarskiego. Naprawdę, zaśnieżone szczyty wokoło Term robią wrażenie i to myślę, że na każdym zrobią wrażenie. Są oczywiście baseny wewnętrzne, są baseny zewnętrzne, ale myślę, że nic nie robi takiego wrażenia jak kąpanie się w gorącej wodzie przy padającym śniegu. Także zapraszam was na mojego vloga z Term w Bukowinie Tatrzańskiej. A po nartach zapraszam was do Terma Bukowina w Bukowinie Tatrzańskiej. Jedne z kilku term na Podhalu, które warto odwiedzić właśnie po takim intensywnym wypoczynku jak narty. W okresie zimowym w Termach Bukowina mamy do dyspozycji część basenów wewnętrznych z basenem głównym, z dwoma jacuzzi, ze strefą dla dzieci i młodzieży, ale mamy też do dyspozycji baseny zewnętrzne, z których kilka naprawdę robi wrażenie. Szczególnie teraz jak śnieg pada, to naprawdę jest co podziwiać. Jest basen z muzyką, jest rwąca rzeka i jest zwykły basen z masażerami. Ja teraz was zabiorę na rwącą rzekę. To naprawdę robi wrażenie, jak pada śnieg na zewnątrz. Sami spójrzcie zresztą. Mówiłem, że to naprawdę robi wrażenie. No słuchajcie, ta cała para unosząca się, ten minus na zewnątrz, to naprawdę jest coś pięknego. Myślę, że termy latem nie robią takiego wrażenia, aczkolwiek nie kłócę się, bo też mają swój urok. Jest na pewno więcej otwartych basenów, jest otwarta cała część zewnętrzna. Tutaj mamy basen z muzyką. Zaraz zobaczymy, na ile to jest prawda. Sami spójrzcie. Ojej, ale tu jest zimna woda. Oj nie, dobra, tu jest naprawdę zimna woda. Robi wszystko wrażenie, ale tutaj jest zimna woda. Powinna być muzyka, ale wam się nie odważę na zanurzenie. Ale jest taka możliwość. Basen z muzyką w Terma Bukowina jest. Ja tutaj długo nie pobędę z racji stosunkowo zimnej wody w stosunku do innych basenów. Teraz wchodzę na główny basen zewnętrzny właśnie w tych termach. Sami spójrzcie. Tutaj mamy generalnie dużo dysz, dużo jacuzzi. Jest to taki bardziej basen typowo rekreacyjny. Tam za mną zobaczcie kompleks hotelowy Bukowina. To jest oprócz basenów, to jest też ogromny kompleks hotelowy dobudowany w okresie późniejszym. Też tutaj można, że tak powiem, wszystko w jednym miejscu spiąć. Można się kąpać i nocować w kompleksie Term. Woda tutejsza ma specjalne właściwości zdrowotne. To akurat nie ulega wątpliwości. Jest to woda termalna wydobywana w Bukowinie Tatrzańskiej.
woda o temperaturze ponad 30 stopni w basenach zewnętrznych, co przy takim mrozie, jaki jest na zewnątrz, powoduje duże parowanie, tak? Ponieważ zimne z ciepłym się styka i jest para. Robi to wrażenie, więc po raz kolejny mówię, polecam odwiedzić, jeżeli jesteście w Bukowinie Tatrzańskiej. Basen wewnętrzny, tutaj mamy do dyspozycji picze wodne, dwa picze wodne, grzybek. Temperatura jest trochę chłodniejsza niż na zewnątrz, ponieważ ze względu na temperaturę powietrza w środku nie musi być taka ciepła jak na zewnątrz. Powiedzmy też krótko o cenach. 2,5 godziny zabawy to jest 49 zł, 3 godziny to jest ponad 60 zł. Można też kupić karnet na cały dzień i to kosztuje oczywiście adekwatnie drożej. Mamy tutaj też do dyspozycji strefę saun, która obecnie jest nieczynna. No i oczywiście ze względu na to, że jest to strefa na gości, z kamerą tam raczej nie wejdziemy. Termy czynne są codziennie od 9 do 22. Warto przyjechać w tygodniu, ponieważ i ceny są niższe w stosunku do weekendu, więc gdzieś tam robi to też różnicę. Dla dzieci i młodzieży stworzona została specjalna strefa z małymi basenami, z brodzikami i z fantastyczną niebieską zjeżdżalnią, którą miałem już przyjemność rozjechać. Z kamerą tam nie wejdę, żeby kamera mi nie zamokła. Oczywiście główna część każdych term, każdego spa, czyli jacuzzi. Tutaj jacuzzi wewnętrzne. W kompleksie w Bukowinie są takie dwa wewnątrz. Mamy też do dyspozycji restaurację, aczkolwiek nie wiem, czy teraz poza sezonem ona jest czynna. Generalnie w takim okresie jak teraz, czyli początek grudnia, środek tygodnia, możecie mi wierzyć, ale ludzi tutaj nie ma w ogóle. Jestem prawie jedyny w całym kompleksie term, więc można sobie swobodnie poszaleć. Szczerze wam polecam właśnie przyjeżdżanie w takim okresie, poza jakimiś feriami, wakacjami, ponieważ wtedy ma się generalnie swobodę. A na koniec pokażę wam, jak otworzyć szafkę w Bukowinie na termach, ponieważ nie dla każdego to musi być oczywiste. Mamy taki zegarek. I mam otwartą moją szafkę numer 48. Proste, aczkolwiek nie dla wszystkich oczywiste, więc dla tych, którzy są pierwszy raz, tutaj pokazuję, że taki patent tutaj jest. A tak termy bukowińskie wyglądają od zewnątrz. Ja już dzisiaj wyszedłem, więc myślę, że jest dobry czas, żeby sobie dzisiejszą wizytę w termach podsumować. Termy Bukowina to kompleks basenów geotermalnych oraz kompleks hotelowy. Mamy w takim okresie jak teraz, czyli grudzień, okres Mikołajek, gdzie jest dokładnie 6 grudnia. Mamy tutaj do dyspozycji baseny w wersji zimowej, czyli trzy baseny na zewnątrz, włącznie z jaskinią, basenem z muzykoterapią oraz basen rekreacyjny z jacuzzi oraz biczami wodnymi. Wewnątrz mamy do dyspozycji strefę dla dzieci i młodzieży ze zjeżdżalnią niebieską, strefę ogólnodostępną z basenem głównym, dwoma jacuzzi wewnętrznymi oraz strefę saun. Przyjemność taka kosztuje 63 zł za 3,5 godziny. Nie wiem, dlaczego mnie pani policzyła 49. Prawdopodobnie to dlatego, że dzisiaj byłem z samego rana. Ale naprawdę nie mam pojęcia, czemu tak. Za cały dzień musimy zapłacić oczywiście adekwatnie więcej. Aczkolwiek myślę, że przynajmniej dla mnie 3,5 godziny to było zupełnie akuratne. Tutejsza woda wydobywana z bukowińskich źródeł geotermalnych posiada specjalne właściwości lecznicze. Dlatego też tutaj odbywają się różnego rodzaju zabiegi, masaże, można też korzystać z zabiegów wellness.
więc jest też taka opcja. Swoją drogą, jak jest taka pogoda jak dzisiaj, czyli spory minus, śnieg pada, to naprawdę to, ja to dzisiaj milion razy powtarzam, ale te termy, szczególnie te baseny zewnętrzne, robią przeogromne wrażenie. Słuchajcie, ja teraz lecę jeszcze na stok, gdzie po południu trochę pojeździć, trochę dla Was pokręcić, więc dziękuję Wam, że byliście ze mną w termach w Bukowinie i do zobaczenia w następnych vlogach. Mam nadzieję, że wkrótce się kolejne też ukażą. Także trzymajcie się zdrowo i do zobaczenia.